Jurij Szatałow, nowy trener GKS-u Tychy, po raz pierwszy przed kamerą GKS-u Tychy TV. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie trenerze, po pierwsze witamy w Tychach, po drugie, dlaczego zdecydował się pan wybrać ofertę GKS-u Tychy? To znaczy, że już nie pierwszy raz wybieram taką misję, ratowanie klubu. To pierwsza sprawa. Druga sprawa na pewno, co przekonała? Przekonała na pewno samo miasto pod tym względem, że jest tutaj jeden z najlepszych stadionów, można powiedzieć, zorganizowany klub. No, ja bym powiedział na pewno i kadra zawodnicza też na dobrym poziomie. No i tutaj dużo pracy przed nami. Na pewno trzeba tą sytuację w jakiś sposób ratować, żeby zespół z tych nie był na tym miejscu w tabeli. Razem z panem przychodzi dwójka asystentów. Są to osoby, z którymi miał pan już okazję współpracować. Jaka będzie ich rola w GKS-ie Tychy? No na pewno Dietmar Bremer, pracowałem z nim parę lat już. Na pewno pracowałem dosyć skutecznie w Polonii Bytą, w Krakowie, w Zawiszy Bydgoszcz. Będzie drugim trenerem w klubie, który bezpośrednio moja prawa ręka. Ryszard Jankowski na pewno będzie pomagał jako trener bramkarzy, asystent, który będzie się zajmował analizą przeciwnika i obserwacją też zawodników, którzy będą nam potrzebni do wzmocnienia zespołu. Czasu do pierwszego spotkania bardzo mało, jutro pierwszy trening. Jak będą wyglądały pana pierwsze dni tutaj w klubie? No jak będą wyglądały? Na pewno intensywnie. Ja myślę, że czasu w ogóle nie ma. Na pewno duży plus, że będzie przerwa po meczu ze Stalem Mielec. Na pewno tam więcej można będzie przekazać zawodnikom pod względem taktycznym. Na pewno dużo pracy pod względem mentalnym. Tutaj trzeba podnieść zespół, żeby uwierzyli w siebie. To jest pierwsza sprawa i na pewno pokazać w każdym meczu, na każdym meczu, w każdej sekundzie determinacji. To nasz pierwszy i najważniejszy cel będzie. Będzie kilka znajomych twarzy w GKS-ie Tychy, m.in. Marcin Radzewicz i Jakub Świerczok. No tak, Marcina już dosyć dawno nie widziałem. Na pewno ostatni raz popracowaliśmy w Polonii Bytą. Gdzieś tam Marcin uciekł. Ale z Kubą Świerczokiem pracowaliśmy dosłownie pół roku temu w Górniku Łęczna. No tutaj na pewno ja bym powiedział, od razu podsumuję, jak nie idzie całemu zespołowi, na pewno dziewiątce też nie idzie. Ja myślę, że jak będzie skutecznie grał cały zespół, na pewno i Kuba będzie grał skutecznie, na pewno zostawi serce na boisku. To trzeba będzie wymagać od każdego zawodnika. W Polonii Bytą zawodnicy zarobieni w ślizgów biegali po ciasto, tutaj w Tychach będzie podobnie? Ja myślę, że tak, bo ostatni mecz pokazał, że na pewno bardzo dużo ryzyka w swoim polu karnym. Na pewno nie wiem, gdzie czas karnia daleko czy nie, ale na pewno też będą biegać, ale myślę, że na tyle inteligentni, że po kilku rozmowach, po kilku treningach zrozumiałem, żeby jak najmniej karnych, jak najmniej żółtych kartek, jak najmniej wykluczeń było, bo każdy zawodnik na wagę złota, tym bardziej w takiej sytuacji. Jeśli chodzi o tą strefę mentalną, lubi pan też wysyłać zawodników na koncerty, różnego typu wydarzenia kulturalne. To też jest chyba jeden z elementów jakby warsztatu trenerskiego i też jakby zawodników, tak? No powiem tak, na pewno parę razy nawet kiedyś mieliśmy ten duży kryzys, biorę ostatnio Górnika Łęczna, na pewno skorzystaliśmy z takich wycieczek, gdzie byliśmy w szpitalach, bardzo odwiedzaliśmy dosyć nieprzyjemne oddziały, gdzie dużo chorych, no to na pewno pomaga. Pokazuj ludziom, że boisko to jest święto, boisko to jest, można powiedzieć, coś wysokiego, gdzie niektórzy ludzie ledwo żyją, a tutaj mamy dużą przyjemność pokazać się przed kibicami i coś fajnego zrobić. Także tutaj na pewno gdzieś nie będzie, będzie nam brakowało na pewno tej determinacji, na pewno tej chęci. Ja myślę, że chęci nie będzie brakowało, a determinacji, to może z takich wycieczek skorzystamy. Miał pan okazję zobaczyć jakieś spotkanie GKS-u Tychy. Wiemy, że na ostatnim meczu był pan asystent, a pan miał okazję zobaczyć mecz GKS-u Tychy w telewizji czy tutaj na stadionie? No, na żywo nie oglądałem, ale oglądałem trzy ostatnich meczy, na pewno widziałem.
Niemniej więcej wiem, jakie mankamenty. No, od razu, co pierwsze powiem zawodnikom, na pewno zaangażowanie musimy podnieść o 100% lepiej niż było. Także tutaj będę ceniał zawodników w najbliższych tygodniach pod tym elementem, pod tym względem zaangażowania w całym meczu. Możemy spodziewać się rewolucji w szatni GKS-u Tychy? To znaczy powiem tak, na rewolucję nie ma czasu. Nie ma czasu tutaj i nie jestem aż tak zwolennikiem, jeżeli sytuacja nie zmusza, nie jestem zwolennikiem rewolucji, bo to tak, można powiedzieć, wszystko się łamie, traci się styl, ale na pewno każdy zawodnik będzie weryfikowany. Tak jak każdy z nas w życiu, tak samo zawodnicy będą weryfikowani pod tym elementem, co powiedziałem, zaangażowanie w mecz. Ostatnie pytanie, jeśli chodzi o warsztat, jest pan trenerem, który twardą ręką trzyma zespół, czy jest pan jednak takim trenerem, przyjacielem dla zawodników? To znaczy wybierzemy, dam taką odpowiedź, poszukamy złotego środka, żeby być na pewno i przyjacielem dla zawodników i na pewno dyscyplina będzie na wysokim poziomie. Dziękuję bardzo i powodzenia. Dziękuję.